Dokładnie 13 lat później, w roku 31 przed naszą erą, jego przybrany syn, Oktawian August, pokonuje swojego największego przeciwnika, dawnego przyjaciela Juliusza Cezara, aczkolwiek też i późniejszego kochanka Kleopatry, Marka Aureliusza, przejmuje pełnię władzy w Imperium Rzymskim i ogłasza siebie cesarzem, a dokładnie Cezarem na znak pamięci swojego wielkiego przybranego ojca. Tutaj proszę pamiętać, Juliusz Cezar nie był cesarzem. On był tylko dyktatorem, konsulem, urzędnikiem państwowym. Natomiast jego przebrany syn Oktawian August ogłosił się właśnie Cezarem, czyli cesarzem Rzym. I to jest początek cesarstwa rzymskiego, trzeciego okresu w historii Rzymu, ponieważ przed republiką było królestwo, potem właśnie republika i potem cesarstwo. No i to jest czas, kiedy Imperium Rzymskie staje się rzeczywiście najważniejszym, a właściwie jedynym państwem tego świata starożytnego. Wszyscy wokół to byli barbarzyńcy, z którymi Rzymianie walczyli, ale przed którymi musieli się bronić. To jest ważne. Oktawian August wprowadził tak zwane rządy pryncypatu, a więc nie zlikwidował senatu, tylko tak jakby rządził, współrządził z senatem. A więc cały czas był senat, a więc przedstawiciele tych patrycjuszy, którzy reprezentowali lud, ale nad nimi właśnie był Oktawian August. No i tutaj przy okazji Oktawiana Augusta mamy być może najważniejszą postać w historii, a na pewno taką, która wprowadziła nową erę, czyli Jezusa z Nazaretu. W czasach Oktawiana Augusta, już od mniej więcej 100 lat, Izrael był w Imperium Rzymskim, był w ramach prowincji Syria. I Oktawian August jako cesarz postanowił dokonać powszechnego spisu, czyli sprawdzić, ile tak naprawdę mieszkańców ma w imperium. I to właśnie z powodu tego spisu Józef z Maryją, która była brzemienna, jedzie do Betlejem, do swojego miasta, aby tam dać się zapisać. No i w tym Betlejem rodzi się Syn Maryi, Syn Boży, Jezus z Nazaretu. Według obliczeń ma to miejsce jakieś 7 lat przed naszą erą, więc 7 lat przed narodzeniem Chrystusa. Znaczy tak naprawdę najpierw w pewnym momencie skorygowano to obliczenie i wyszło, że ten Jezus urodził się 7 lat wcześniej niż zakładano, przy tym podziale czasu na okres do narodzin Jezusa i po narodzeniu Jezusa. Działalność Jezusa z Nazaretu to jest rzeczywiście bardzo przełomowy czas dla naszej historii. Po pierwsze, są podobno dyskusje, czy był ktoś taki, czy nie był ktoś taki. Nawet kiedyś mój kolega mi podesłał film, gdzie zrobiony przez bardzo poważną telewizję Planet, gdzie jakby ostatecznym argumentem za tym, że Jezusa z Nazaretu nie było, był fakt, że pierwsze wzmianki o Jezusie z Nazaretu są u historyków jakieś 100 lat później. Ale dla mnie to jest tylko argument za tym, że Jezus istniał, tylko po prostu jego działalność w kontekście całego imperium była tak niszowa i tak mało znacząca, że dopiero jakieś 100 lat później historycy rzymscy zaczęli efekty tej działalności zauważyć. Dla przypomnienia. Jezus z Nazaretu, formalnie syn cieśli, mniej więcej około 30 roku życia, przyjmuje chrzest swojego kuzyna Jana Chrzciciela i zaczyna głosić nauki o tym, że przyszło zbawienie, że on sam jest Synem Bożym, że ludzie mają szansę na zbawienie, jeżeli będą żyć zgodnie z tym, co Bóg przez niego samego przekazuje. W ciągu 3 lat zdobył ogromną popularność, ale na bardzo niewielkim terenie, ponieważ był to właśnie teren dawnego Izraela. Skupił wokół siebie wielu uczniów, z nich wybrał 12 apostołów. No i im zapowiedział, że zginie śmiercią męczeńską i że zmartwychwstanie. No i rzeczywiście po tych 3 latach działalności, w wieku 33 lat,
zostaje oskarżony o uzurpowanie sobie władzy królewskiej i zostaje skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Śmierć przez ukrzyżowanie to była najbardziej haniebna śmierć przeznaczona dla największych przestępców, którą Rzymianie bardzo powszechnie stosowali. Na przykład to właśnie przez ukrzyżowanie zginęli niewolnicy, którzy pod wodzą Spartakusa w pierwszym wieku przed naszą erą wywołali powstanie. No i rzeczywiście Jezus z Nazaretu taką właśnie śmiercią zginął. Najważniejsze w tej historii oczywiście jest to, że zgodnie z tradycją chrześcijańską, po 3 dniach po tej śmierci Jezus zmartwychwstał. I chrześcijanie to są właśnie ci, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie oczywiście byli Żydami. I wielka popularność Jezusa polegała przede wszystkim na tym, że Żydzi postrzegali w nim tego Mesjasza. Tak jak powiedziałem przy okazji króla Dawida, to czekanie na jego następcę było bardzo mocno zakorzenione w mentalności i kulturze żydowskiej. Zresztą kolejne etapy niewoli, niewola babilońska, potem niewola rzymska, jeszcze bardziej potęgowały tą potrzebę przyjścia Mesjasza. I kiedy Jezus ogłosił się Mesjaszem, kiedy zaczął uzdrawiać, kiedy wskrzesił między innymi Łazarza, kiedy podzielił, rozmnożył chleb i ryby, kiedy tam było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, miał 5 chlebów, 2 ryby i wykarmił wszystkich, no to Żydzi byli głęboko przekonani, że to jest właśnie ten król, to jest właśnie ten wcielony Dawid. Zresztą tak samo myśleli uczniowie go, apostołowie, którzy przecież byli przy nim, który on cały czas tłumaczył, że to nie to królestwo chce budować, że to nie o to chodzi w jego posłannictwie. Oni cały czas tak naprawdę czekali na to zbawienie, które postrzegali jako odbudowę państwa Izrael. Najbardziej zawiedziony postawą Jezusa był sam Judasz, jeden z 12, który był najbardziej wykształcony i najbardziej przekonany o tym, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko rozmnażanie chleba i jakieś zbawienie po śmierci. Zresztą prawdopodobnie z tego powodu, z powodu tego zawodu Judasz zdecydował się zdradzić Jezusa i wydać go kapłanom. Tak czy inaczej, działalność Jezusa z Nazaretu, która trwała w sumie 3 lata i zakończyła się męczeńską śmiercią na krzyżu i zgodnie z tradycją chrześcijańską zmartwychwstaniem, zapoczątkowała istnienie religii, która jak się miało okazać w ciągu kolejnych 500, właściwie 400 lat wypleniła wszystkie religie politeistyczne, wszystkie religie tradycyjne w Imperium Rzymskim. I znowu przypomnę. Generalnie świat starożytny był światem religii politeistycznych. Grecy, Rzymianie, Mezopotamczycy, Egipcjanie, ale Galowie, Iberowie, wszystkie ludy wierzyły w wielu bogów. Nie mieściło się nikomu w głowie, że może być jeden Bóg, który ten cały świat ogarnie. Jedynymi takimi byli Żydzi i mówiąc szczerze, dla nich wszystkich byli wariatami. Dla pozostałych. Zresztą ci Żydzi, też tak jak już mówiłem wcześniej, judaizm był bardzo ściśle związany z narodowością, więc też judaizm nie był atrakcyjny dla pozostałych narodów i dlatego był tylko w obrębie Żydów. Natomiast chrześcijaństwo było pierwszą religią w historii świata, która była religią uniwersalną. O tym uniwersalizmie i uniwersalizmie świadczą już na samym wstępie świadczy jedno opisane wydarzenie opisane w Ewangelii i drugie opisane w Dziejach Apostolskich. Pierwsze wydarzenie opisane w Ewangelii to jest przybycie mędrców ze wschodu. No to mówiąc szczerze, całkiem niedawno ogarnąłem, że fakt, że w sumie nie wiemy, czy to jest fakt, ale ta koncepcja, że świeżo narodzonego Jezusa odwiedzają mędrcy ze wschodu, a więc ludzie z innej kultury niż żydowska, wywodzą się z zupełnie innego kręgu kulturowego i widzą w nim jakąś wartość, zdają mu cześć, przynoszą mu dary, to w moim odczuciu była właśnie zapowiedź tego, że chrześcijaństwo ma być religią uniwersalną, ma być religią, w której odnajdą się
nie tylko Żydzi, ale również inny naród. Drugim takim ważnym krokiem w rozwoju chrześcijaństwa, w jego karierze na świecie, był moment, kiedy święty Paweł, a więc człowiek, który nie poznał Jezusa, nie był jednym z 12 apostołów, mało tego, na samym początku prześladował chrześcijan. Jest opis w Dziejach Apostolskich śmierci pierwszego męczennika, świętego Szczepana, i tam jest wzmianka, że te szaty Szczepana, które zostały ukamieniowane przez Żydów, były złożone u stóp Szawła. Paweł po prostu w pewnym momencie doznaje gwałtownego nawrócenia i staje się gorącym orędownikiem wiary w zmartwychwstałego Jezusa. I prawda jest taka, że właściwie całą koncepcję chrześcijaństwa jako religii, jako systemu religijnego stworzył właśnie święty Paweł. Człowiek, który był wykształconym, bardzo dobrze wykształconym Żydem, który miał obywatelstwo rzymskie i który w listach, które wysyłał do innych gmin chrześcijańskich, tłumaczył im nauczanie Jezusa i dawał podwaliny pod tą całą religię. Oczywiście podstawą są cztery Ewangelie, dwie spisane przez apostołów, dwie spisane przez ludzi, którzy nie byli z tego najściślejszego okręgu, ale oprócz Ewangelii to właśnie listy świętego Pawła są podstawą tego systemu religijnego, jakim jest chrześcijaństwo. I to święty Paweł przekonał Żydów o tym, w tych pierwszych chrześcijanach, do tego, żeby nowo ochrzczeni nie byli obrzezywani. Obrzezanie to jest taki rytuał, który nawet nie jest religijny, ale również jest po prostu zwyczajowy, bo nie tylko Żydzi byli obrzezywani, ale też inni mieszkańcy Bliskiego Wschodu, ale który jest bardzo silnie związany z narodowością i z miejscem geograficznym, w którym mieszkali Żydzi czy ich sąsiedzi. Natomiast kiedy chrześcijaństwo zaczęło się przenosić na tereny na resztę Imperium Rzymskiego, czyli do Grecji, czyli do Italii, to tam już to obrzezanie nie było potrzebne. I rezygnacja z tego obrzezania to był bardzo ważny moment w rozpowszechnianiu się chrześcijaństwa. Natomiast jest jedno bardzo podstawowe pytanie. Dlaczego chrześcijaństwo zrobiło tak wielką karierę? Bo to, że było założenie uniwersalne, okej, ale na czym polegał to uniwersalizm? I tu znowu mamy list świętego Pawła, chyba do Rzymian, w którym on pisze o Bogu jako o Ojcu. I chrześcijaństwo było pierwszą religią w świecie, które skracało dystans. Już nawet Jezus, tu jest taka scena, jak w świątyni jerozolimskiej rozwala wszystkie kramy, na których sprzedawano ofiary, zwierzęta na ofiary. Już Jezus mówił o tym, że Bóg nie chce ofiar ze zwierząt. Zresztą ta cała koncepcja Jezusa, który ofiarowuje się za ludzi, żeby ich zbawić, to jest odwrócenie w ogóle całej koncepcji. Do tego momentu to ludzie oddawali w ofiarę zwierzęta albo nawet samych siebie, żeby przebłagać Bogu, upodobać się Bogu. Najczęściej to wynikało ze strachu i ta relacja była jednostronna. Ludzie składali ofiary, żeby przekonać bogów, aby byli po ich stronie, a ci bogowie albo się zgodzili, albo nie. Nie było reakcji w drugą stronę. Generalnie starożytni oddawali cześć, ale się nie modlili, nie rozmawiali z tymi bogami tak, jak z Bogiem rozmawiał Jezus, jak kazał rozmawiać swoim apostołom i uczniom. Modlitwa Ojcze Nasz to była swego czasu rewolucja w koncepcji relacji człowieka z Bogiem. Ten Bóg stał się znacznie bliższy. A po drugie, chrześcijaństwo w efekcie było bardzo proste i było dostępne dla wszystkich. Nie ma ofiar, więc każdy może uczestniczyć w kulcie na takich samych zasadach. Nie musi wydawać pieniędzy na gołąbka albo na baranka. Proste przykazanie miłości. Kochaj bliźniego swego, kochaj Boga całym sercem, umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.
Święty Augustyn, jeden z doktorów Kościoła, potem uprości to stwierdzeniem: kochaj i rób co chcesz. Że tutaj podstawą jest miłość. Zresztą to, co, czym kierował się Bóg, wysyłając swojego Syna na śmierć za ludzi, to też miała być miłość. Więc powstała religia, która była prosta, która była dostępna dla wszystkich i która obiecywała przyszłość po śmierci. Która dość jasno definiowała, co nas czeka po śmierci. I to powodowało, że ludzie, którzy przychodzili na chrześcijaństwo, po prostu czuli się lżejsi na duchu. I w tym upatruje cały sukces chrześcijaństwa. Jak bardzo by dzisiaj nie zarzucać kościołowi katolickiemu czy protestanckiemu przeróżnych grzechów, to mimo wszystko, gdyby sama koncepcja chrześcijaństwa nie była atrakcyjna, nie była prosta, nie była przyswajalna, nie była akceptowalna przez ludzi, to ta religia by nie przetrwała. Zakończyłaby się wśród tych rybaków, którzy po śmierci Jezusa, zresztą wrócili do łowienia ryb i którzy tak naprawdę byli nieznaczącym punktem w całym Imperium Rzymskim. A tak w ciągu kolejnych 400 lat niecałych chrześcijaństwo stało się jedyną oficjalną religią Imperium Rzymskiego, a potem stało się podstawową religią w powstawaniu współczesnej Europy.